Ekonomia, kapitał, gospodarka. Ja niedawno z ust jednego z polityków prominentnych usłyszałem, że państwo powinno budować fabryki. Sądzę, że jak znam polską kulturę polityczną, zaczniemy wyścig, która ekipa zbuduje dzięki państwu więcej fabryk. Natomiast śledzę i bardzo się interesuje, znaczy bardzo mnie to fascynuje, że Ameryka oddała program kosmiczny w prywatne ręce i właśnie jesteśmy w przededniu uruchomienia, bo odkładany jest start pierwszego prywatnego, to nie jest prom, tylko to jest pojazd, który dostarczy najpierw towary na stację orbitalną, a później będzie z ludźmi. To jest konstrukcja rakiety zrobiona przez prywatną firmę SpaceX, prawda, należącą do twórcy tego systemu płatności internetowej i tak dalej. Powierzono także konstrukcję nowych pojazdów kosmicznych, bo to nie jest jedyna prywatna firma, która w to się zaangażowała, bo za parę tygodni czy miesięcy startuje kolejny pojazd kosmiczny. Ale nie wybiera się pan. Nie, ale to jest dowód na to, że nawet tak z tradycyjną dziedzinę jak podbój przestrzeni kosmicznej, która była dotychczas domeną państwa i nawet w tak prywatnym państwie, jaką jest Ameryka, też państwo to robiło przez NASA, jednak zdecydowano się oddać to. Ale zamawiała, cały program, bo to też budowało firmy. No dobrze, ale jakby odpowiadała za cały ten. Dzisiaj zostaje to skomercjalizowane i także i ten atrybut swojej państwowości oddaje. Ja sądzę, że każdy kolejny kraj, który jest, ma coś do powiedzenia w tej dziedzinie, będzie postępował. A my będziemy budowali dzięki państwu fabryki. Nie. I to mnie bardzo dziwi. I to jeszcze przemysłu spirytusowego. W związku z powyższym, ja tu już nie chcę, że tak powiem, się zagłębiać w szczegóły. Natomiast to jakby jest dowodem, że my jesteśmy mentalnie. W naszych głowach, dlatego, że ten polityk... pomysły na czebole. No, państwo, że musimy mieć jakieś tutaj czebole. Kto mówił o czebole? Rada Grada Gospodarki. Komunikat Rady o czebole. Czempiony, czebole. I koniecznie na bazie państwowej, bo one nie mogły być prywatne czempiony, tylko państwowe. Ale mówimy o czempionie, niż czebolu. Bo czempion to jest taki czebol, który wygrywa, a czebol to jest taki czebol, który przegrywa. Przegrywa.